A co mam zrobić, żeby ryba nie przywierała do rusztu? Oglądajcie, to się dowiecie. Dzisiaj zgrillujemy rybę, która wygląda trochę jakby była z kreskówki. Dostałem ją od chłopaków z najlepszego sklepu rybnego w ogóle chyba w Polsce. Nazywa się ten sklep Orka, jest w Pruszkowie. A ta ryba nazywa się Beryx albo Alfonsino. Bierzemy się. Najpierw trzeba ją wyfiletować. O filetowaniu będzie oddzielny odcinek, więc tutaj robimy to raz, dwa. Dzisiejszy tutorial nie będzie tylko o tym, jak zrobić, żeby ryba nie przywierała do rusztu, ale też o tym, jak ją fajnie wykończyć. Do tego zrobię taki bardzo łatwy dodatek, czyli trochę natki i trochę czosnku. Posiekam to w taką, no, dosyć drobną pastę. Dwa ząbki czosnku. To wykorzystamy na sam, dosłownie, koniec. Teraz zobaczcie, jak przygotowałem grilla. Tutaj jest oczywiście max, tak jakbyśmy robili steka. Tak naprawdę chcemy tą rybę spiec bardzo szybko w wysokiej temperaturze, a potem przerzucimy to na boczny palnik. Pokażę Wam, do czego można wykorzystać boczny palnik. Do ryby właśnie. Na minimum. Teraz ryba. Słuchajcie, żeby skóra nie przywierała do rusztu, to trzeba ją po prostu dobrze wytrzeć ręcznikiem. To po pierwsze. Po drugie, dobrze posmalować olejem. A po trzecie, naprawdę konkretnie posolić od strony skóry. Dużo soli. I teraz na ten bardzo rozgrzany grill. Tu jest próba nerwów, bo musimy ładnie tą skórę spiec, ale nie możemy za wcześnie pyrgać ryby łopatką. Myślę, że takie 30 sekund to będzie właściwy czas. Zaczynamy. Czyli tak, oczywiście, podstawa. Dobrze nagrzany ruszt. Łopatka tutaj w pogotowiu. Łyżka też w pogotowiu. Zaraz zobaczycie do czego. I uwaga, rzucamy tą rybeńkę. Próba nerwów trwa. Chyba już mogę przerzucać. Zobaczmy. Delikatnie. Czy coś przywarło do rusztu? Nie, ani trochę. To do masła z tym, szybko. Jak dla mnie ta ryba jest już w ogóle gotowa, ale co chcę z nią jeszcze zrobić? Do gorącego masła. Trochę mogę sobie tym masłem jeszcze pobastować. Na sam koniec, dosłownie na chwilę, dodaję natkę z czosnkiem, ale to będzie dosłownie moment. Jak to nie wygląda jak milion dolarów, ten Beryx, to ja nie wiem, co wygląda jak milion dolarów. Czyli grill, który da nam karmelizację, mnóstwo smaku, ten podwędzony posmak, plus patelnia i masło. Czy może być lepiej? Chyba nie. No, hejterze, zaczynajcie. Kuchenka gazowa i tak dalej. Jak nie chcecie, to nie jedzcie takich ryb. Ja zaczynam jeść. Sprawdźmy. Jak to smakuje? Dawno nie jadłem czegoś tak dobrego. Szczerze. Takie proste. Takie mistrzostwo świata. Super. Spróbujcie tego w domu.
z jakąkolwiek rybą, jaka wam wpadnie w ręce. Nie musi być to Beryx z Orki w Pruszkowie. Ale to jest sztos. Mega. Nie jest szyb. Ja jem. Madzia też nie je. Masz farta. Trudno, zjadłem całą Beryxa. Alfonsino. Zajebista ryba. West. To co? Jeszcze tego ribaja? Możemy pierdyknąć.